Katarzyna Kozińska, witam Państwa i zapraszam. Przed nami 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i huczne granie w Gorzowie. Z nami Marta Ciećwierz, klub Uszefa. Witam serdecznie. Witam serdecznie. W biegu, jak zawsze. Oczywiście, taki okres. Taki czas i teraz pewnie się to tempo nie zwolni. No, ale powiedzmy, w tym roku jakie nowości, bo to przede wszystkim, jeżeli chodzi o Gorzów, to pierwszy raz z nami gra Arena Gorzów, prawda? Dokładnie. W ogóle pierwszy raz gramy w miejscu tak jakby zamkniętym, tak? Nie na powietrzu, więc to jest dla nas nowość, wszystko, bardzo dużo przygotowań, tak? W związku z tym, ponieważ mówię, inaczej jest na przykład scena, jeżeli jest na dworze, inaczej jest właśnie w pomieszczeniu, więc to jest dla nas totalna nowość, tak jakbyśmy pierwszy raz to robili. No zobaczymy, jak to wyjdzie, tak? Finał, są sztaby, które sobie chwalą, jeżeli są w takich miejscach, są sztaby, które wracają jednak na zewnątrz, no a my zobaczymy, na razie się nie wypowiadamy, ale myślę, że coś fajnego, coś nowego. Więcej będzie też atrakcji dla dzieciaków, dla różnych osób, ponieważ no, też atrakcje będą w zamknięciu. Nie jesteście uzależnieni od pogody wtedy, dokładnie. I myślę, że to może być ciekawie. Zobaczymy. No to powiedzmy, jak to w tym roku będzie wyglądało? Ilu wolontariuszy mamy w Gorzowie? Z czym ich zobaczymy? Jak będziemy mogli rozpoznać, że to na pewno wolontariusz w OŚP-u? W Gorzowie mamy dwa sztaby, tak? Grają też harcerze. Jeżeli chodzi stricte o klub Uszefa, tak? Z klubu Uszefa wychodzi ponad 300 wolontariuszy. Natomiast tutaj też mówimy o Kłodawie, tak? Która gra z nami już od kilku lat, więc z Kłodawy wychodzi ponad 30 wolontariuszy. Gra z nami pierwsze liceum ogólnokształcące, też już któryś rok z rzędu, gdzie zresztą teraz w sobotę odbyła się odprawa wolontariuszy klubu Uszefa i też stamtąd wyjdzie ponad 30 wolontariuszy. U harcerzy jest ponad 40 wolontariuszy, więc z takich tych 300-320 na pewno wyjdzie na miasto, jeżeli chodzi o sam Gorzów. Natomiast też liczymy, że tak przynajmniej zawsze co roku jest w klubie, że jednak te 10% nie przychodzi, bo chorują, bo coś się dzieje. No ale zobaczymy. Nadzieja jest na to, że się uda uzbierać więcej niż w ubiegłym roku, bo zawsze pobijacie rekordy, prawda? Tak, jak zawsze. To było w tamtym roku? Ponad 300 tysięcy. Ja nigdy nie pamiętam. Wiem, że tylko gdzieś było ponad, ale gdzieś chyba 311 czy 320 tysięcy faktycznie w klubie Uszefa było. Ogólnie chyba Gorzów zebrał wtedy 340, ale też pamiętamy, że w tą pulę wliczamy Kłodawę, tak? Ponieważ Kłodawa gra z nami. Oni mają oddzielną scenę, oddzielnego prowadzącego, oddzielnego szefa. Ale pieniążki przywożą do naszego sztabu, więc ta suma tak naprawdę gorzowska to ta zawsze jest tak ogólnie podawana z sumą składamy. Czyli puszki standardowo, klasycznie, tak, identyfikatory. Oczywiście, tak, tutaj jest taka przykładowa, tak, ale ogólnie ta puszka jeszcze będzie zalaminowana, tak, tutaj oczywiście jeszcze będą banderole zabezpieczenia. W klubie Uszefa wolontariusze wychodzą w czerwonych koszuleczkach. Mamy do tego oczywiście no, serduszka, identyfikator. I tutaj też pokażę numer identyfikatora. Tak, zawsze jest tutaj na puszce wpisany. Tak, to jest ten numer. No i oczywiście uśmiech wolontariuszy. Też prosimy o przychylność dla nich, ponieważ wiadomo, to są przede wszystkim dzieci. No właśnie, jak to jest, to są często takie, no tak dla bezpieczeństwa zapytam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o prowadzenie kwestii przez dzieci, tak? Już powiem, to też jest powiedzmy zapisane w ustawie o wolontariacie. Młodzież do 16 roku życia, dzieci, młodzież musi zbierać pod opieką osoby pełnoletniej, tak? Taka, która skończyła 18 lat, nie musi to być opiekun prawny. Może to być brat, siostra, ciocia, wujek, ale musi być to osoba pełnoletnia. I tak jak jest u nas na przykład wydawanie puszek w niedzielę, taki wolontariusz poniżej 16 roku życia musi podejść do nas właśnie z takim opiekunem. Od opiekuna bierzemy numer telefonu, imię, nazwisko, abyśmy mogli się w razie czego z nim kontaktować, gdyby coś się działo, ponieważ my też mamy ustalone godziny, do której ci wolontariusze chodzą. Ostatni wolontariusze gdzieś po 20 będą do nas schodzili. Kilku zostanie do 21. Ale ogólnie ci najmłodsi zawsze do tej 18 schodzą do nas i to też tego się raczej trzymamy, ponieważ już jest ciemno, nie ma sensu, żeby chodzili. No też ja wiem, że gramy, żeby jak najwięcej zebrać, ale ja zawsze powtarzam, że przede wszystkim gramy bezpiecznie, tak? Nie gramy dla rekordu, dla pobicia, tylko gramy po prostu bezpiecznie. Tutaj zawsze mówię do wolontariuszy, żeby gdzieś nie kombinować, nie biegać, nie latać i też pamiętać o jednym, że gramy w obrębie funkcjonowania sztabu, czyli nie jedziemy do innej miejscowości, nie gramy na innym terenie i też to jest po pierwsze podyktowane takim bezpieczeństwem dla wolontariuszy. Też na przykład to tak jak do Gorzowa kiedyś było, że przyjeżdżali z innych miejscowości. My mamy
tak wspaniałych mieszkańców, że bardzo reagują, jak widzą wolontariusza, który nie jest podobny do naszych wolontariuszy i później też po prostu takie, to troszeczkę jest dla nas kłopoty, się gdzieś tam zaczynają dziać, bo musimy jeździć, wyjaśniać sytuację, tak, dlaczego był ten wolontariusz u nas, a nie jest on na przykład, nie wiem, w Poznaniu czy gdziekolwiek. Także to były sytuacje, które gdzieś tam kilka lat temu się zdarzały, ale my teraz tego bardzo pilnujemy, żeby po prostu nie jeździć, bo naprawdę nie ma potrzeby, są miejscowości, gdzie ci te sztaby się naprawdę też przygotowują, tak? I no szanujmy siebie. No pewnie. To też zawsze jest na ustach wszystkich wolontariuszy. Szacunek do siebie, dokładnie, prawda? I ten uśmiech, który towarzyszy zbiórce. Jeszcze powiedzmy, co ciekawego w tym roku nas czeka, jeżeli chodzi o Gorzów. Oczywiście, jeżeli chodzi o scenę, tak? Gwiazda Wieczoru Pijama Porno. Zagra także Podróbka. Zagra Stowarzyszenie Pozytywka i jeszcze inne lokalne zespoły. W ogóle zaczynamy biegiem Polić się z cukrzycą. Będzie także turniej halowy piłki nożnej, który także się odbędzie w tym roku w niedzielę, ponieważ zawsze on się odbywał w sobotę. Będzie także wiosłowanie dla WOŚP w Nowa Parku od godziny 10. Już w ogóle nie zaczynamy grać, ponieważ są też imprezy towarzyszące, akademickie, liceum, mistrzostwa sportowego. Jutro zaczyna u siebie turniej tenisa stołowego, gdzie też już zostanie akcja przeprowadzona. Jest tego tak dużo, że my po prostu gdzieś to wszystko wspominać. To tak jak na przykład ktoś się nas pyta, czy mamy jakąś perełkę, jeżeli chodzi o licytację. Tych perełek jest dużo, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Te najfajniejsze, że tak powiem, gadżety, rzeczy, to one od której będą licytowane i gdzie? Od godziny 17.30 na arenie. W niedzielę na arenie. Tak, najpierw zaczniemy licytacjami naszymi, a o godzinie 19 będzie ta taka, powiedzmy, najważniejsza licytacja prezydencka, śniadanie z prezydentem. No myślę, właśnie, że też coś bardzo co fajnego, tym bardziej, że też gra jajka z nami. Jajka po turecku słyszałam. Tak, jajka po turecku. No i jest to też fajnie, bo gra z nami wojewoda lubuski. No właśnie o to chciałam zapytać, bo to... Fajnie, bo to tak po 8 latach, nowe, tak? Nowe otwarcie, prawda? Tak, Pierwszy raz. Tak, i też w tym czasie, oprócz tego, że będzie nasz prezydent licytował śniadanie, to także dostaliśmy piękny kosz ze smakołykami regionalnymi od wojewody i też w tym samym czasie będzie ten kosz licytowany. Może jedna osoba to zlicytuje, tak? Ale zobaczmy. To jest taki symboliczny gest, że po tych latach wraca taka gra wszystkich normalność, razem. Tak? Wraca normalność. Normalność. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej wróci, bo też tutaj byśmy też chcieli powiedzieć, że też pierwszy raz od dłuższego czasu nasi biegacze, kijkarze, czy zwał to jak zwał, będą mieli medale, tak? Także dzięki wojewodzie lubuskiemu, więc myślę, że fajnie, tak? No, takie marszałek dosyć... też Marsza... swoje nie, dorzuci, marszałek, bo tu mamy lubuskie warte zachodu na koszulkach, nie, no, także nie, warto dodać. Już, ale to też chciałam powiedzieć. Nie, słuchajcie, tak, no koszulki też mamy dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu. Zresztą no, Urząd Marszałkowski wspierał nas cały czas, tak? I tutaj nie ma, tak, jeden z naszych tak naprawdę fajniejszych partnerów, tak, nie obrażając nikogo, lat, tak, od lat, ale chodzi, że faktycznie tutaj, jeżeli chodzi z strony rządowej, to my no, zawsze mieliśmy tutaj pomoc od marszałka województwa lubuskiego. Super, dobrze, że jest tak naprawdę wszystkie ręce na pokład, bo nawet w tym roku służby mundurowe się przyłączyły, prawda? Tak, włączyły się służby mundurowe, które też będziemy mogli spotkać na arenie. Na przykład Wojsko Polskie nagrało bardzo fajny filmik, który też już u nas leci na stronie. Włącza się Komenda Wojewódzka Policji, Miejska Straż Pożarna. Nowego, bo tak, po tylu latach można dokładnie w ogóle nawet serduszkiem WOŚP-u gdzieś się pokazać w mediach publicznych. Tak, i nie trzeba tego chować, ale też my też się do takiej rzeczywistości przyzwyczailiśmy i mimo wszystko w tą taką nową rzeczywistość myślę, że musimy tak powoli wkraczać, bo to jest po prostu nas nowość, takie jedno wielkie, wiesz co, wow, że policja nie przyszła, żeby was kontrolować, tylko znaczy, grać z wami. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o policję, no ja złego słowa nie powiem, bo naprawdę przez te 8 lat, zwłaszcza z Komendą Miejską Policji, naprawdę bardzo fajnie się nam współpracowało. Zresztą dzisiaj też mamy spotkanie, więc no nawet przez te 8 lat. Te podziały tworzą inni, a nie myślę, my. Że tak, że tutaj raczej ta współpraca była zawsze fajna i owocna. Warto też powiedzieć, że właśnie takie różne ciekawe akcje ze strony służb mundurowych również będą. To też taka rocznicowy, to jest też taki rocznicowy czas, bo pamiętamy te kilka lat temu, podczas gdy tragicznie zmarł prezydent Adamowicz, no to przecież pod znakiem zapytania stało to, czy dalej będą finały w ogóle, prawda? Czy co, będzie? Tak, bo każdy się zastanawiam nad względem bezpieczeństwa, tak, dla tych ludzi, którzy są na tej scenie. I myślę, że teraz też się bardziej już na to patrzy.
bo no, my wszyscy chcemy żyć. Tak, no nie jest to, że my się boimy, tak? No bo gdybyśmy się bali, to byśmy tego nie robili. Ale faktycznie te względy bezpieczeństwa są mimo wszystko bardzo ważne teraz. Miejmy nadzieję, że tej fali hejtu i tej fali nienawiści będzie coraz mniej, jeśli chodzi o media publiczne, bo nawet Telewizja Polska zrobiła relację z konferencji prasowej, co widziałam, oddział Gorzowie. Pozdrawiamy. Ale ja się bardzo cieszę, wiesz? I finał WOŚP będzie transmitowany przez TVP. Tak, ja się na przykład bardzo z tego powodu cieszę, że właśnie to jest dla mnie taka, powrót do takiej fajnej normalności, nie? I dla mnie to jest super. Naprawdę fajne i fajnie, że ci ludzie wszyscy się odzywają, chcą nam pomagać. Im więcej o was, tym lepiej. Bo pewnie tak, bo to zawsze gdzieś tam fajnie nakręca tą Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i ja zawsze powtarzam, że fajnie, że my jesteśmy, tylko też pamiętajmy, że najważniejsi są wolontariusze. Nie ma wolontariuszy, nie ma orkiestry, nie ma niczego, bo my możemy naprawdę super rzeczy przygotować, możemy swoją pracę włożyć, ale to jest to takie najważniejsze ogniwo tych finałów, tak? Oddziały pulmonologii w całej Polsce będą się bardzo cieszyć z tych środków, bo to zdrowe płuca po pandemii, czyli cel bardzo niezwykle fajny, ważny, tak, prawda? Tak, dokładnie. Powiedzmy trochę więcej o tym. Wiesz co, tak, no bo my tak naprawdę czasami nie wiemy, czy my przeszliśmy COVID, a czego nie przeszliśmy, tak? Jeden przeszedł łagodnie, drugi przeszedł i coś się u nas dzieje, tak? Więc te badania, to wszystko jest bardzo ważne, żebyśmy mieli na czym, tak? W jaki sposób te badania wykonywać, więc no i gramy nie tylko dla małych, ale gramy dla małych i dla dużych, tak? Czyli tak naprawdę dla całego społeczeństwa i to jest ważne, tak? Bo ja zawsze powtarzam, że super, że są lekarze, że są odpowiednie osoby, ale jednak ten sprzęt, to jest coś, co jest bardzo ważne w naszych jednostkach, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Nie zatrzymuję cię, Marta. Wiem, że jesteś w biegu. Biegnij dalej bezpiecznie i odsapnij, bo zdrowie też jest ważne. Spokojnie, daję radę. Szefowa klubu u szefa, jeden ze sztabów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wspólnie zachęcamy na 32. finał. Sypnijcie państwo groszem do tych puszek. Dokładnie. Dla naszych wolontariuszy. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję ślicznie. Opowiadamy oczywiście atrakcje w całym województwie, warto śledzić te wszystkie Facebooki, prawda, te wszystkie strony. Dokładnie. Organizacji, zobaczyć co w swojej miejscowości, pójść do Domu Kultury, do Świetlicy, bo tam też szkoły i mnóstwo sztabów organizują zbiórki, także na pewno okazja do tego, żeby wrzucić będzie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapowiadamy, zapraszamy i do zobaczenia. Do zobaczenia.